że jest coś innego, co nas karmi, a nie to, co wkładamy do żołądka i co z niego wychodzi. Słowo Boże. Ono karmi duszę. Karmi nas samych tam w środku. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział: szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy. Oni zaś rzekli do Niego: cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże? Jezus odpowiadając rzekł do nich: na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał. Tu znajdujemy siebie, jako ludzi, którzy chodząc za Jezusem, będąc Jego uczniami, będąc katolikami, jesteśmy zainteresowani tym, co On przekazuje. Wiemy, że daje błogosławieństwo. Tego doświadczali uczniowie chodzący fizycznie za Jezusem, fizycznie obecnym, że nie pozostawał ich głodnymi, dawał im chleb, miał miłosierdzie, leczył ich z wielu różnych chorób, udzielał im nauk, dających nadzieję, otwierających nowe perspektywy. Lecz bardziej niż nauki, bardziej nawet niż cuda uzdrowienia, tych ludzi interesował chleb. Szukacie mnie dlatego, że jedliście chleb do syta. Nawet starożytni Rzymianie, jak mówili, że wiedzieli, że ludowi potrzeba chleba i igrzysk, na pierwszym miejscu jest chleb. Dopiero później cudowne widowiska czy coś podobnego. Najpierw zaspokoić głód. To nas interesuje, również nas. Przecież wokół czego jesteśmy tak zabiegani w codziennym życiu? W pracy, w zarabianiu, w kupowaniu, w przygotowywaniu posiłków, żeby mieć chleb. Tymczasem Jezus mówi: nie szukajcie tego, nie zabiegajcie o to, co i tak niszczeje. Jest to pokarm przejściowy. W innym miejscu Ewangelii powie: Bóg wie, czego potrzebujecie i wszystkiego wam da, tego, co będziecie jedli, co macie jeść, w co się macie przyodziać. Bylebyście tylko szukali Królestwa Bożego. Najpierw tego. Tu mówi: szukajcie, zachęca, by patrzeć na znaki, które sygnalizują nam Jezusa Chrystusa jako tego, który objawia nam, przynosi nam Królestwo Boże. I zobaczcie, że on sam dodaje: ten pokarm, który trwa na życie wieczne, da go wam Syn Człowieczy. O ten pokarm nie musimy zabiegać, troszczyć się. I stąd to pytanie, które potem w nich się rodzi: to co mamy robić? My też byśmy pytali: to co, nie mamy pracować, nie mamy zabiegać o nic? Mamy pełnić wolę Bożą. Jezus to mówi: na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał. Abyśmy wierzyli, że Jezus Chrystus, On nam wskaże, podpowie, co jest wolą Boga. Co jest tym pokarmem, który daje życie wieczne. I On sam będzie nam tego pokarmu udzielał. Będzie dawał rozeznanie sam, swoim Duchem Świętym. Rozeznanie, co jest wolą Bożą
i mocy do jej wypełnienia. W gruncie rzeczy miłości do Niego, dziecięcej, ufnej. I wtedy już tu na ziemi możemy kosztować życia wiecznego w tym znaczeniu, że nie czujemy się głodni, możemy nawet zapomnieć o jedzeniu, tak jak jako rzecz drugorzędna, bo pełnimy wolę Bożą. Tego przykład dał nam sam Jezus i apostołowie. I tego możemy doświadczyć, że jest coś innego, co nas karmi, a nie to, co wkładamy do żołądka i co z niego wychodzi. Słowo Boże. Ono karmi duszę. Karmi nas samych tam w środku. Dusza jest nieśmiertelna. Jest na życie wieczne.